dostaniecie ode mnie taki przedmiot. Każdy dostanie jeden przedmiot. Teraz poproszę o uwagę. Ja tylko przeliczę 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8. No, myślę, że na każdego wystarczy. Wezmę inne do ręki, żebyście się tutaj za bardzo nie domyślali, co ja już trzymam. Dobrze. Każdy dostanie ode mnie taki woreczek. Ponieważ ja nie jestem krawcową, na pewno rozumiecie, że strasznie się napracowałam, gdy szyłam te woreczki. Proszę, nie niszcie ich. Bardzo was proszę, proszę. Bardzo trudno było mi je uszyć. W woreczku zaszyty jest jakiś przedmiot. Musimy zgadnąć, co to jest. No właśnie. Musicie zgadnąć, co to jest. A ja się będę cieszyć, jak wam źle pójdzie. I teraz. Możecie używać tylko trzech zmysłów. Pierwszy zmysł to jest. Drugi. Słuch. Proszę nie używać zmysłu smaku. Czy jesteście w stanie się powstrzymać? Słowo honoru da ci radę? Nie. Każdy dostaje do ręki woreczek swoimi magicznymi paluszkami, nie niszcząc woreczka, sprawdza, co jest w środku. Niektóre z tych przedmiotów mają kolce, niektóre mają zęby, mimo tego, że nie są żywe. Niektóre nie można zrobić sobie krzywdę. Niektórymi z tych przedmiotów można sobie zniszczyć spodnie. Niektórymi z tych przedmiotów. Nie ma się co śmiać, zobaczymy. Ja się będę śmiać. Niektórymi z tych przedmiotów można popełnić przestępstwo, a nawet morderstwo. Więc słuchajcie, sprawa jest poważna. Czyli jeszcze raz wracam do tego. Każdy dostaje woreczek i naprawdę cichutko rozpoznaje, co jest w środku. Niektóre z tych przedmiotów jest bardzo trudno rozpoznać i ja wtedy chętnie pomogę rozpoznać, co jest w środku. Proszę, żebyście nie pokazywali tych woreczków swoim sąsiadom, ani nikomu innemu. Chodzi o to, żeby inne dzieci też miały zabawę. A to można otworzyć? No nie, właśnie. No. Krzywdę. No nie! Ja mówię, że krzywdę, a pani się cieszy. Proszę bardzo. Przestraszona. Pan dostaje dobry dla siebie przedmiot. Bardzo proszę, ostrożniej. Nie zakujący, tylko nie. Proszę bardzo, wyciągnąć dłoń. Przyjemnie to mi. Nikomu nie pokazywać, bo on czasem wystaje z tego miejsca. Ja wiem, co to jest. Ostro. Dostanie pan jeden z najtrudniejszych. Jest. Proszę, ostrożnie. No, zobaczymy. Ja chyba wiem. Pani dostaje ode mnie przedmiot, który się wydaje bardzo prosty do rozpoznania, ale on ma dwa różne końce. Proszę. Wiadomo. To będzie coś ciężkiego, już to czuję. Dobra, niebezpiecznie, proszę sobie krzywdy nie zrobić. Pan został. Ale strasznie mnie denerwuje, jak ktoś siada do stołu z brudnymi rękoma. Czy mamy jakiś przedmiot, który można... Tak, ja mam szczotkę. Szczotkę pan zabrał. Słuchajcie, to jest jedyny polarnik na świecie, który wyrusza na biegun ze szczotką do mycia rąk. Po prostu nie wiem, jak to nazwać. Szczotka. Ja rozumiem zabrać ze sobą kanapkę, termos, kubek, latarkę, ale szczotkę do rąk, no, mistrz świata. Dobrze, mamy umyte ręce, siedzimy z widelcem w ręku i umyjemy z zęka. Ale nie może tak być, że jakaś kobieta, czyli że ja, usiądzie do stołu bez biżuterii. No, to mi się poda. Co mamy? Soletkę. Proszę bardzo, wszyscy patrzą. Czy pani coś pije do tego pisania? Bezustannie herbatę. A mi zaraz kawę. Też. Że już jak gorąca, to właśnie. A pani czasami się nie chce pisać? No pewnie, że mi się czasami nie chce. Czy najpierw pani pisze, a później? Ja piszę wiele książek naraz, bo mi się nudzą. W związku z tym kilka zaczynam i tak jak mi się jedna znudzi, to znowu wracam do drugiej, do trzeciej, do pierwszej, do piątej i tak sobie piszę. Teraz bardzo, bardzo niedługo wyjdą dwie moje nowe książki. Jedna jest książką o też taką detektywistyczną, a druga jest książką historyczną o powstaniu Wielkopolsce. Taka cierpliwa. I mogę zakładkę też podpisać? I teraz tak. Instrukcję pani już słyszała, że nie można tego dotykać? Nie to, że nigdy w życiu, ale aż wyschnie, dobra? Już po niej to do tego się to wiem, że bardzo proszę, wymiarująco zakładkę. Książka i zakładka. Pan będzie miał na ramię aż sędzę. A na nie? Wie pan, takie książki to są inne? Chyba dzisiaj muszą przyjąć. Jeżeli to...